Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Witam wszystkich w te bardzo ciepłe, a nawet gorące, upalne dni z bardzo fajną, no i ciekawą informacją, bo Estée Sauter najwidoczniej nie chciało długo czekać i od dzisiaj, 22 czerwca 2023 roku, ruszyło z otwartą betą wersji 1.48. No, na chwilę obecną tylko w American Truck Simulator, ale możliwe, że jutro rozpocznie się też wersja dla ETS-a. Tak było w sumie ostatnim razem, że jednego dnia odpalono najpierw wersję ATS-ową, a drugiego ETS-ową, więc może i jutro będzie powtórka. Ale co w takim razie Estée Sauter szykuje na najnowszą wersję? Co takiego można się spodziewać już oficjalnie za jakiś piracy drzwi miesiąc, kiedy po prostu te prace już się zakończą i wyjdzie pełnoprawna wersja. No i co przede wszystkim można testować w tej najnowszej wersji? Otóż tak, przejdziemy sobie standardowo. Najpierw po tych szczególnie wymienionych nowościach, na końcu przejdziemy do listy zmian. No i na początku zaczynamy od nowej zawartości, jaka została dodana do stanu Texas. Pojawiło się tutaj sporo nowych dróg, kilka miast widokowych i jedno pełnoprawne miasto, Texarkana. O tej nowości był osobny materiał na kanale, jak i również jest osobny post na blogu, także jeśli kogoś to ciekawi, no to tam odsyłam. Natomiast my przechodzimy do kolejnej nowości i teraz w opcji galerii wprowadzono piątą zakładkę, w której będzie można znaleźć, uwaga, uwaga, intramiast. Tak, od tej aktualizacji nie będzie trzeba robić specjalnie nowych profilów, żeby zobaczyć, jak te wspaniałe intramiast prezentują się w poszczególnej grze. Estée Sauter pomyślało jednak w końcu, no i postanowili wprowadzić tutaj dodatkową zakładkę w opcjach galerii i po prostu w momencie, kiedy odkryjemy sobie tutaj poszczególne miasta, bo też nie wszystkie miasta posiadają takie intramiast, ale w tych, gdzie możemy rozpocząć przynajmniej naszą rozgrywkę, gdzie możemy mieć garaże, kiedy odkryjemy takie miasto, będziemy mogli je potem obejrzeć sobie właśnie, będzie można wybrać z jakiego to konkretnie stanu, potem jakie miasto, no i będziemy mogli ujrzeć to piękne arcydzieło, które daje taki wstęp do poszczególnego miasta, także to jest bardzo ciekawa nowość ze strony studia, a skoro już mowa o takiej wspaniałej funkcji jak intramiast, no to oczywiście nie mogło się bez tego obejść. Teraz to szczęście dosięgło terenów Waszyngtonu, bo te miasta, które mają opcję intr w stanie właśnie Waszyngton, dostały teraz te nowe, odświeżone intramiast. Także teraz będzie można zobaczyć piękno tych miast ze wspaniałych ujęć przy pięknym montażu. Co prawda trochę zawiodłem się, że tylko jeden stan, bo w sumie przez ostatnie dwie aktualizacje to dodali to po dwa stany na aktualizację. Teraz jest tylko jeden, a z tego co prześledziłem te nowości ostatnie, no to w tej kwestii to tylko trzem stanom do tej pory brakowało tej nowości, jeśli chodzi oczywiście o te płatne stany, no najwidoczniej ta dwójka pozostała musi sobie jeszcze poczekać, no ale w każdym razie jeśli ktoś będzie chciał teraz stworzyć nowy profil, no to szczególnie polecam w takim razie zaopatrzenie się, jeśli nie ma Waszyngtonu, a jeśli się ma, no to wybranie któregoś z tamtejszych miast, bo będziecie mogli obejrzeć na pewno piękne widoki do tego, co jak co Estée Sauter podtrzymuje ten swój stream. No i tutaj jest trzecia aktualizacja rzędu, kiedy pojawiają się nowe intramiast, także tutaj ukłony dla studia i wielkie brawa. A dodatkowo tak wspominając, ostatnio naszła mnie taka rozkmina, że w życiu są pewne trzy rzeczy, śmierć, podatki i nowe intramiasty w nowej aktualizacji od SCS-u. A teraz czas na kolejną nowość, nowe trasy pojawią się do dodatku Special Transport, z tym, że o ile Estée Sauter tak hucznie zapowiada, to będą to tylko dwie trasy, z tym, że jedna będzie w Teksasie, druga w Montanie, także jeśli nie posiadacie żadnego z tych stanów, to nie będziecie mieli do nich dostępu po prostu. A żeby być konkretnym, no to w Teksasie to będzie trasa z Laredo do San Antonio, natomiast w Montanie z Laurel do Billings. Także tam będzie można się teraz udać z tymi ciężkimi, czy też przede wszystkim wielkimi ładunkami. A skoro już o ładunkach mowa, no to doszła pewna zmiana, jeśli chodzi o naczepy, z tym, że tutaj będzie pewna zmiana w porównaniu do tego, co zazwyczaj, no przynajmniej w ostatnim czasie było z tymi naczepami, bo w aktualizacji 1.48 dojdzie do odświeżenia naczep do przewozu samochodów, ale z tego, co się dowiedziałem, to one nie są możliwe do zakupu jako własne naczepy. Także o ile faktycznie pojawią się te nowe naczepy, bo ostatnio zostały też wychwycone w pewnym materiale o Teksasie, nie wspominamy o tym, żeby zrobić tutaj taką niespodziankę, że patrzcie jaka fajna nowość. No i patrzcie jaka fajna nowość, no ale niestety nie będzie można tego mieć jako własne. No ale przynajmniej jakiś progres jest. Pamiętacie może naczepy do przewozu tirów w ETS-ie? Też pamiętam, że gdzieś tam się pojawiały, a potem ich nie było. Pytanie, czy ta nowość się też pojawi?
No, zobaczymy może jutro, ile jutro pojawi się wersja dla ETS-a. Natomiast idąc dalej, kolejna fantastyczna nowość, teraz dotycząca eksploracji mapy. No i jak wiemy, w lewym górnym rogu zawsze mamy wyświetloną informację, ile mapy odkryliśmy. I jak widać na załączonym obrazku, oprócz takiego ogólnego postępu całej mapy, teraz będzie można zobaczyć, ile mamy odkrytych terenów z poszczególnego stanu. Więc jeśli kogoś interesowało, ile odkrył terenów na przykład w Teksasie, w Waszyngtonie czy w Kalifornii, no to teraz będzie mógł sobie to podpatrzeć właśnie dzięki tej nowej opcji. Także nawet fajna nowość. Natomiast według mnie następna nowość jest zdecydowanie, no przynajmniej jedną z lepszych, jeśli chodzi o tą aktualizację, bo od teraz przy tych suwakach, które służą do ustawiania poszczególnych tutaj opcji w ustawieniach po prostu, czy w rozgrywce, czy w jakichś innych kwestiach, od teraz obok nich będzie wyświetlała się wartość, na jaki poziom ustawiliśmy ten dany suwak, tą daną opcję. I według mnie to jest bardzo fajna nowość i szczerze powiedziawszy dziwię się, że tego nie było od jakiegoś początku, czy od jakichś mix, no nie wiem, 10, może 20 aktualizacji temu, bo to na pewno bardziej będzie korzystne dla wielu graczy, zwłaszcza jak na przykład ktoś się pyta, jakie masz tutaj ustawienia w sterowaniu, jak masz z muzyką, czy z jakimiś tam innymi kwestiami, zamiast odczytywać to ze screena, jak ma się ustawione poszczególny suwak, to teraz będzie można podać konkretną wartość, więc to będzie na pewno zdecydowanie lepsza nowość niż poszczególne wcześniej wymienione nowości. A jeśli chodzi o następne nowości, to tutaj doszło do pewnego przeprojektowania interfejsu przy konfiguracji naszego sterowania, naszych kontrolerów i innych takich opcji, z którymi zawsze trzeba się uporać, jeśli zakłada się chociażby nowy profil. Wyglądem jest to zbliżone do tych nowości, które niedawno zaszły, czy to w głównym menu, czy chociażby w opcji z tym całym podsumowaniem naszej kariery i z innymi zmianami. Wygląda to fajnie, ładnie, może będzie to czytelniejsze teraz dla większości osób, czy bardziej nawet zrozumiałe, ale w większości same ustawienia są takie, jakie były w sumie. I jeśli chodzi o ostatnią taką specjalnie wymienioną nowość, to ona dotyczy tutaj modyfikacji, będzie ona na pewno ważna dla twórców modyfikacji. Ja nie do końca aż w pełni rozumiem, więc nie będę tutaj improwizował i na siłę jakoś tłumaczył, także tutaj macie wyświetlone teksty i w oryginale, jak i też automatycznie przetłumaczone. A dodatkowo, jeśli ktoś się z tym chce zapoznać, no to może sobie tutaj przejść do najnowszego postu, link znajdziecie w opisie, lub też na wiki, które jest tutaj podlinkowane, a które skupia się na temacie oczywiście modyfikacji do gier OTC Software. No i teraz przechodząc do pełnej listy zmian, na początku mamy kwestię mapy i tutaj pojawiła się nowa zawartość do dodatku Texas. W przypadku pojazdów tutaj bardzo ciekawa sprawa, bo ile jeden z punktów mówi o tym, co już wcześniej było wymienione, czyli mamy tutaj odświeżone naczepy do przewozu samochodów i innych pojazdów. Tak wyżej mamy jeszcze wymienione, że wprowadzono układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, czyli ABS. Do tego jeszcze wprowadzono elektroniczną kontrolę stabilności, więc ciekawa sprawa, że po pierwsze ST Software nie chciał jakoś specjalnie wymienić tego w poście, nie skupił się na tym, nie opisał jakoś specjalnie tego, tylko po prostu wspomnieli o tym w change logu. A druga sprawa, zastanawiam się, na co ABS w grze, gdzie w sumie te koła się nie blokowały, no ale może teraz się blokują. Trzeba w takim razie przetestować to trasę w grze i myślę, że jeśli się uda, to za jakiś czas wspólnie razem przetestujemy te nowości, może na jakimś streamie. Jeszcze nie wiem, czy w tym tygodniu, czy dopiero w następnym, ale wracając do filmu, no to jeśli chodzi o kategorię rozgrywka, no to wprowadzono nowe intramiasta dla dodatku Waszyngton, no i wprowadzono też nowe trasy do dodatku Special Transport, po jednym dla Montany i Teksasu. Następnie w interfejsie użytkownika wprowadzono możliwość wyświetlenia informacji, ile procent terenów odkryliśmy w poszczególnym stanie. W opcji galerii wprowadzono zakładkę związaną z intrami miast. Teraz przy suwakach pojawia się konkretna wartość wyrażona w procentach, jak i również doszło do przeprojektowania czy odświeżenia interfejsu przy konfiguracji sterowania. A jeśli chodzi jeszcze o ostatni punkt w kategorii inny, no to tutaj chodzi o te zmiany przy modyfikacjach. I na chwilę obecną tak prezentuje się zawartość, którą można przetestować w Open Becie aktualizacji 1.48. Prawdopodobnie można w niej również przetestować nowość, która pojawiła się wczoraj. Chodzi tutaj o pewien Power Hood. Nie robiłem o tym specjalny film, ale ST Software jakiś specjalny z tym musiało zrobić, bo marketing. Ale o tym w sumie informowałem. Dla ciężarówki Western Star 49X wprowadzono nową maskę, która jest po prostu taka trochę wyższa, bardziej kanciasta. Do tego jest nowy zderzak i tam pewne jeszcze inne zmiany, takie drobnostki dla tego modelu. Ta nowość jest już normalnie dostępna na
najnowszej wersji 1.47, ale ona również powinna być dostępna podczas tej bety, jak i potem podczas normalnej wersji 1.48. No, przynajmniej tak powinno być, jeśli jej nie ma w becie, to trochę dziwna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o samą betę, jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, no to teraz słuchajcie uważnie, bo podam Wam poradnik, co zrobić, aby uruchomić tą betę. Także musicie uruchomić na początku klienta Steama, czyli po prostu wejść do biblioteki Steam i tam klikając prawym przyciskiem myszy na American Truck Simulator musicie wybrać opcję właściwości. Kiedy pojawi Wam się to okienko, musicie przejść do zakładki Beta i tam będzie dostępny taki rozwijany pasek, gdzie jak klikniecie na niego, powinna Wam się pojawić taka lista z kilkoma różnymi wersjami. Musicie znaleźć dokładnie wersję publiczna beta 1.48 i ją wybrać. Nie trzeba wpisywać żadnego hasła, wystarczy, że ją klikniecie i wyłączycie to okienko. Po chwili gra powinna Wam się zacząć aktualizować i tyle. Jeśli chcecie ją wyłączyć, musicie powtórzyć ten sam schemat, tylko zamiast tej publicznej bety musicie wybrać opcję brak. Nie jakieś tam inne wersje i tak dalej, bo się cofniecie do innych wersji. Musicie wybrać po prostu opcję brak i wtedy wrócicie na zwykłą wersję ATS-a. I nie trzeba żadnych haseł. Nie będę tego dokładnie pokazywał na materiale, niestety z tego względu, że jak ostatnim razem to zrobiłem, to YouTube postanowił mi usunąć materiał. Dlaczego? Nie wiem. Ale nie będę tego powtarzał. Także pamiętajcie oczywiście podczas testowania tej bety, żeby skupić się szczególnie na wyszukiwaniu błędów, niedoróbek. No jeśli macie też pewne uwagi do pewnych nowości czy zmian, no to można je podać oczywiście na forum ST Software, bo właśnie do tego służy beta. Nie jest to pełnoprawna wersja. Jeśli zdarzy się tak, że pewne modyfikacje nie działają, to mają ku temu pełne prawo, bo jest to wersja do testowania. Jeśli chcecie grać na modyfikacjach, należy zostać na obecnej starej wersji. Do tego, jeśli chodzi o testowanie, zalecam tutaj używanie profilu bez żadnych modyfikacji, najlepiej jakiś czysty i taki, którego Wam potem nie będzie szkoda w razie na przykład zepsucia się go czy całkowitej utraty, więc najlepiej użyć jakiegoś nowego, tudzież mniej ważnego lub jeśli ktoś umie, no to może też sobie przekopiować i zrobić drugi taki sam profil od swojego głównego. To jest taka moja porada, natomiast jeśli chodzi o tą całą informację, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!